Dzień dobry Państwu. Witam niesłychanie serdecznie i ciepło wszystkich uczestników kongresu. Przede wszystkim witam Pana posła, witam Pana starostę, witam Panów dyrektorów, wójtów i księdza dyrektora. Proszę Państwa, Akademia Bielska ma ten honor i przyjemność gościć najładniejsze, najpiękniejsze kobiety, jakie są w naszym województwie. Państwo uświetniają swoją obecnością i swoim świętem naszą uczelnię. A nasza uczelnia, proszę Państwa, no będzie niedługo obchodziła 400-lecie. Proszę Państwa, w 1628 roku ksiądz Krzysztof Wilski-Ciborowicz otrzymał zgodę na założenie Akademii Bialskiej jako filii Akademii Krakowskiej. Profesorowie z Krakowa wykładali tu, a niektórzy z nich później, wracając do Krakowa, zostali rektorami Akademii Krakowskiej Uniwersytetu Krakowskiego. Goszcząc tak zacne grono w naszej uczelni, jestem pewien, że panie ciepło wspomną swoim dzieciom, wnukom o tym, że jest taka uczelnia, że ta uczelnia kształci na 20 już w tej chwili kierunkach i kształci bardzo dobrze. Jesteśmy najlepszą uczelnią w Polsce wśród uczelni zawodowych. A więc bardzo się cieszę, że mogę Państwa tutaj gościć i mury uczelni są dla Państwa otwarte. Proszę czuć się tu dobrze. Dziękuję. Natomiast ja wczoraj widziałem się z wicepremierem Sasinem i nie ukrywam, że trochę był zły na mnie, gdyż nie może, a chciał bardzo uczestniczyć w tym pierwszym kongresie. Jest w Krakowie, jak co roku na mszy na Wawelu i nie mógł uczestniczyć. To mówię, panie premierze, jak pan mi coś przyśle do rana, to ja chętnie panią przeczytam. No i pan wicepremier Sasin przysłał, a jak przysłał, to ja muszę spełnić swój obowiązek i przeczytać państwu słowa skierowane do was. Szanowne panie, szanowni państwo, dzisiejszy inaugurujący Lubelski Kongres Kół Gospodyń Wiejskich jest wielką okazją do świętowania w polskiej kulturze włościańskiej. Organizacje kobiece mają długą i piękną tradycję. Pierwsze na ziemiach polskich Towarzystwo Gospodyń powstało w 1866 roku w Piasecznie koło Gniewa, to jest dzisiejsze województwo pomorskie. W okresie narodowej niewoli w obliczu represji stosowanych przez władze zaborcze polskie kobiety organizowały się, by wspólnie pielęgnować wiarę, ducha patriotyzmu i skarby polskiej tradycji. Kobiety od wieków pełnią niezwykle ważną rolę i odpowiedzialną w polskiej rodzinie, a także w historii naszego narodu. Z wyrażami szacunku wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Drogie panie i drodzy panowie, ja życzę wam wszystkim, nam również, żeby ten dzisiejszy dzień pierwszego kongresu kół gospodyń wiejskich był zapamiętany, żeby dostarczał państwu dużo przeżyć, wrażeń duchowych, ale też ubogacał nas wszystkich, czyli dzisiaj będzie coś dla ciała i dla ducha. Niech to wszystko razem wkomponuje się i zostanie w pamięci tej Akademii Bialskiej. Dziękuję bardzo za uwagę. Jest mi niezmiernie miło, że nasza wspólna inicjatywa spotkała się ze strony pani z tak dużym przyjęciem. Wypada, aby jako ksiądz prowadzić delikatną terminologię religijną,
Na pewno nie będzie kazania, spokojnie. Jesteśmy tutaj po to, żeby celebrować trzy rzeczy. Po pierwsze, mamy celebrować spotkanie. Dziś żyjemy w czasach, kiedy ludzie się nie spotykają, a tylko się o siebie ocierają. W ten sposób tracą niepowtarzalną szansę, aby nawzajem się ubogacać. Włosi mają takie powiedzenie, które mnie bardzo mocno wbili do głowy w czasie moich studiów na kontynencie apenińskim. Pamiętaj, że drugi człowiek to nie zagrożenie. Drugi człowiek to szansa. Mam nadzieję, że będziemy mieli wystarczającą ilość czasu, aby się spotkać i wymienić różne doświadczenia. To spotkanie jest wielką wartością, którą dziś doceniamy, szczególnie po czasie pandemii i związanej z tym izolacji. Po drugie, mamy celebrować bogactwo naszych działań i naszych poczynań. Chcemy przekonać się nawzajem, że nasza polska wieś jest po prostu fajna, że tętni życiem, że może być dobrym miejscem integralnego rozwoju człowieka, ale także poprzez waszą działalność, drogie panie, wpisujemy się w bardzo ważną rzecz, że wspólnie budujemy silną i atrakcyjną lokalną społeczność. I po trzecie, najważniejsza rzecz zawsze na koniec. Mamy celebrować wielkość kobiety. To tak w ramach przypodobania się zacnym paniom, ale na poważnie. Człowiek, który ma poczucie swojej wartości, jest w stanie dokonywać wielkich rzeczy. I nie tylko w tym wymiarze duchowym, wewnętrznym, ale także w tym wymiarze zewnętrznym, który jest bardzo mocno zauważalny.